A gdybym tak sam założył partię polityczną, bo i mnie wydaje się, że najlepiej wiem, jak powinna wyglądać Polska. Albo jeszcze lepiej. Niech każdy z was założy swoją, odrębną. Może z myślą o tej partii zacznę gromadzić wokół siebie ludzi, którzy wyrażają poglądy identyczne jak moje. Lub inaczej. Wszyscy zacznijmy to robić, a kto różni się chociaż o 5%, odpadnie, bo się nie nadaje. Na prawicy, jak wiemy, musi być wszystko równiutko, jak przy uderzeniu siekierą. A może zbuduje twardy zespół, a następnie struktury lokalne nowej organizacji politycznej? Chociaż nie. Jeszcze lepiej. Każdy z was niech to zrobi na własną rękę tak, aby partie rosły jak grzyby po deszczu. Wówczas mielibyśmy wiele polskich partii. Partii prawdziwych Polaków, mądrych i prawych, którzy tak bardzo kochają swój kraj, że z miłości do niego powołują do życia coraz więcej nowych bytów politycznych działających po tej samej stronie barykady. I na świecie byłoby to absolutnie rzeczą fenomenalną i nietuzinkową. Oczywiście wszystko dla dobra ojczyzny. Może zbuduję sobie pozycję, by po latach wyrosnąć na lidera kolejnej planktonowej grupy i przekonam wyborców do tego, że to właśnie moja, nowo założona partia jest tą jedyną, która reprezentuje prawdziwe prawo i prawdziwą sprawiedliwość, i prawdziwą Polskę i prawdziwych Polaków, i jest jeszcze do tego katolicko najprawdziwsza. I że to ona powinna zająć główne miejsce po prawej stronie sali sejmowej. Albo inaczej. Niech każdy z nas będzie liderem swojej własnej partii, choćby jednoosobowej. Choćby do partii takiej wstąpiła tylko żona i kolega z pracy. Ja wiem oczywiście, może być to mało, ale czyż nie brzmi to godnie, gdy własne dzieci będą do nas mówić przy śniadaniu: panie przewodniczący? Może nazwę ją, tę partię? PPP, czyli Polska Partia Protestująca, która protestować będzie zawsze i do końca, a w swych protestach, będąc nieustająca, będzie szła ku wyimaginowanej wizji polskości. I nie mając jednocześnie oczywiście wpływu na nic. Ale prawica się tym zadowoli. Prawica nie lubi rządzić, ale walczyć o możliwość rządzenia. Nie będziemy jednoczyć sił, chociaż więcej nas łączy niż dzieli. Tylko co z tego będzie miała Polska? I czy ta sama Polska może jeszcze czekać na swoich dobrodziejów? Panie Marku, niech pan założy własną partię i odbijemy Polskę. Czytam w sporej części komentarzy. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś o tym, dlaczego nie założę partii politycznej i nigdy nie będę robił sobie żartów z tego, z czego żartować nam nie wolno. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Idziemy jak burza. Wszystko wskazuje na to, że luty zamkniemy z wynikiem 70 tysięcy subskrypcji, no a to oznacza, że w maju, jak Bóg da i widzowie dopiszą, stuknie nam równe 100 tysięcy. Wprawdzie nie jest to jeszcze kanał zero Stanowskiego, ale trochę inspiracji z pewnością czerpać przy przyszłym projekcie będziemy. W nowym pomieszczeniu, w którym budujemy studio, w przyszłym tygodniu zakładają licznik energii, no i zaczniemy ostro organizować scenografię, bo na razie jest tam zimno, jak... Gdzie jest zimno? Na Syberii na przykład jest zimno. Trzymajcie za to kciuki. Do tego praca zawodowa, walka o radomski samorząd, oczywiście ponadpartyjnie, niedługo będę mówił, co robimy, jak robimy i dlaczego robimy, ale to wszystko za chwilę się powinno ułożyć. Dziękuję serdecznie każdemu z was, kto uważa, że projekt Marek Miśko Czuwaj, projekt, czyli ta nasza misja w budowie, jest warta wsparcia. Jesteście najwspanialszymi mecenasami. To dzięki wam mogę to wszystko tutaj wykonywać, również poza internetem. Obiecuję, że razem zrobimy coś naprawdę dużego. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany, aby dołączyć do zaszczytnego grona mecenasów, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Wszystko w podanych linkach. Za każde bardzo dziękuję i kłaniam się państwu w pas. No to co? Zaczynamy. To już nie jest jednostronna rozgrywka, w której jako konserwatyści mamy czas na budowanie kolejnych bytów politycznych, bo według nas będą one najlepszym lekarstwem dla chorej matki. Matki, którą zwykliśmy nazywać Polską. Nie jest też tak, jak twierdzą niektórzy, że zostało nam już niewiele czasu na odzyskanie Polski. Nie jest, bo tego czasu w ogóle nie ma. Świat pędzi do przodu i dynamika zmian w nim zachodzących każe bić na alarm, ale nikt jakoś tego nie robi. Kryzysy
słabnące gospodarki, rywalizacja mocarstw, upadająca Ukraina i kolejne zwycięstwa Rosji, u której nagrabiliśmy sobie jako kraj nieprzeciętnie, stając się policjantem Zachodu na jego wschodnich rubieżach, gdy ten sam Zachód w podzięce traktuje nas jak niemiecką kolonię. I to wszystko dzieje się na naszych oczach, a Polska, zamiast szykować się na złe czasy, pogrążona jest w jakimś partyjnym sporze, bełkocie o władzę. Niby jako konserwatyści uważamy, że znamy pełnię politycznych prawd. Ile razy wam się zdarzyło i mi osobiście wyśmiewać lewactwo? Tymczasem to lewactwo odpowiada dzisiaj za kształtowanie przyszłych pokoleń poprzez ostrą piłę systemu edukacji, nieprawdaż? A co my robimy w tym czasie na prawicy? Za wszelką cenę szukamy tego, co nas różni, a że różni nas niewiele, no to odnajdywanie przychodzi bardzo szybko. Nie jesteśmy w stanie zbudować Polski marzeń, bo nie jesteśmy w stanie w ramach całego obozu, który niektórzy nazywają niepodległościowym, jeszcze inni konserwatywnym, ktoś tam prawicowym, nie jesteśmy w stanie wznieść się dla niej ponad własne aspiracje. Winę za to wszystko ponosi Prawo i Sprawiedliwość, które zakrztusiło się władzą i zrobiło sobie na prawicy wrogów wszędzie tam, gdzie tylko mogło. Zbudowali oni partyjny system oparty na szczelności, która wytworzyła lokalnych baronów rozdających karty i tnących wszystko, co nie przynosi korzyści partii. Partii, a nie Polsce. Winna jest też Konfederacja, która nie była zainteresowana rozmową z kanapowymi organizacjami, które to organizacje poszły do wyborów na własną rękę, rozmieniając głosy konserwatywnego elektoratu na drobne. Tutaj zabrakło z kolei dojrzałości i jakiegoś politycznego rozeznania. Winę ponosi też Polska jest jedna, że nie skorzystała z zaproszenia, które wielokrotnie przecież formułował w jej kierunku Grzegorz Braun, że liderzy tej grupy nie oszacowali konsekwencji swojego startu w wyborach dla polskich spraw, nie dla siebie, ale dla polskich. A te 2% głosów, jak już udowadniałem bardzo obszernie w powyborczym programie, zaważyły na dalszym biegu spraw. Dziś słyszymy o kolejnej grupie, która będzie tym razem walczyła w obronie Polaków. Świetnie, bardzo dobrze. Ale czas może zadać pytanie. Jak wiele was dzieli, że nie możecie iść razem? No i kolejne, ale to już pytanie do nas, do mnie i do ciebie. Do ludzi zwykłych, którzy w partiach politycznych widzą tylko swoją reprezentację, a nie życie i przyszłość. Czy nie pomyliliśmy roli? A na czym polega ta rola? Ona przecież nie ma nic wspólnego z kibicowaniem każdej partyjnej głupocie, ale raczej rozliczaniem i wymaganiem od polityków, szczególnie od tych, z którymi sympatyzujemy. Polityk bez względu na to, czy znamy go osobiście jeszcze przed tym czasem, kiedy został politykiem, czy tylko z ekranów telewizora, czy znamy go osobiście teraz, musi czuć oddech na plecach, czyli tych, którzy swoim poparciem i głosem wywindowali go na zajmowane stanowisko. A może jest jednak tak, jak mówił Dmowski, że Polak do tego stopnia ukochał sobie walkę o niepodległość i tęsknotę za wolnym krajem, że poza tym nie jest w stanie wskrzesić w sobie żadnej innej myśli, na przykład tego, co będzie, gdy wolność już przyjdzie. Czy będziemy umieli kraj niepodległy zachować i poprowadzić ku wzrostowi? Nie jest tak. To skąd zgoda wśród mieszkających na naszej przecież ziemi ludzi, aby kosztem własnej suwerenności za ułudne gwarancje Berlina, poprzez Brukselę rzecz jasna, trzymać się kurczowo organizacji, która z dobrodzieja nagle zmieniła się w zarządcę kolonii, w jakiegoś wielkiego brata, który mówił o korzyściach płynących z otwarcia granic i wspólnego rynku, ale gdy już rozsiadł się na tronie, zapomniał dodać, że będzie żądał też od nas władzy nad systemem prawnym i tym, czy we własnym kraju poprawnie konstruujemy idee, które wolno nam jest wyznawać. Dmowski w swoich myślach nowoczesnego Polaka wskazał kierunki. Wyraził pewne obawy i powiedziałbym nawet pięknie, że namalował mapę duszy polskiej, która jest niestety przygnębiająca i niestety wszystko, co napisał 121 lat temu, dzieje się w Polsce do dziś. Tak jakbyśmy nie wyciągali wniosków, bo po prostu nie czytamy. Jedną z korzyści naszego obecnego położenia, tego niesłychanego ucisku, w którym żyjemy, tego rozćwiartowania politycznego przy silnym poczuciu narodowej jedności, jest większa niż u innych narodów konieczność zastanawiania się nad istotą narodowego bytu, nad znaczeniem więzi narodowych, nad rozległością narodowych zadań i obowiązków. Żaden naród nie ma tylu, co my pobudek do zwracania swej myśli w tym kierunku. Dzięki temu wydaliśmy swego czasu poezję patriotyzmu, jakiej żaden naród nie posiada. Poezję, której siła i głębokość uczucia miłości ojczyzny nie znajduje w żadnym piśmiennictwie przykładów sobie równych. Kto wie, czy pod tymi samymi wpływami
nie otworzymy kiedyś nowych widnokręgów w etyce i polityce. Jeżeli duch Polski, jak najszerzej korzystając z doświadczenia innych narodów, jednocześnie będzie zdolny z niezwykłych warunków polskiego życia wyciągnąć naukę, innym niedostępną, to może stworzymy kiedyś tak silną narodową moralność i tak szeroką politykę czysto narodową, wolną od wszelkich wpływów ubocznych, że na długie lata staną się one podwalinami niepospolitej siły. Tymczasem jest całkiem przeciwnie. Nasza moralność narodowa, przy pewnym jałowym sentymentalizmie, dziś polega przeważnie na braku zupełnym czynnej miłości ojczyzny, a poglądy polityczne naszego oświeconego ogółu tym są niezwykłe, tym się różnią od polityki innych narodów, że brak im podstawy wszelkiej zdrowej polityki, mianowicie narodowego instynktu samozachowawczego. Jesteśmy narodem z wypaczonym sposobem politycznego myślenia. A poglądy polityczne naszego oświeconego ogółu tym są niezwykłe, tym się różnią od polityki innych narodów, że brak im podstaw wszelkiej zdrowej polityki, mianowicie narodowego instynktu samozachowawczego. Jesteśmy narodem z wypaczonym sposobem politycznego myślenia. To myślenie zwykłem właśnie nazywać partyjniactwem, które krytykuję przy każdej nadarzającej się okazji. Otrzymałem ostatnio pytanie od znajomego rodaka mieszkającego na Wyspach. Mówisz, Marek, o tych partyjniactwach i o samym partyjniactwie, że nie możemy mu ulegać, ale przecież mamy taki system, jaki mamy. To partie polityczne rządzą krajem. Jak sobie wyobrażasz to inaczej? Gadasz tylko dla gadania? Nie w tym rzecz. Nie w tym jest przecież rzecz, aby funkcjonowanie partii politycznych potępiać w czambuł, aby podjąć próbę ich wymiany, wymazania. Chodzi o to, aby partia ta czy inna przestała być synonimem Polski. Bo to dla naszej ojczyzny jest po prostu wielka obraza. Jeżeli partia przestaje być narzędziem w rękach ludzi, które ma pomóc w tym, aby Polskę podnieść, a staje się jakimś celem samym w sobie, to jest właśnie partyjniactwo. Gdy my, zwykli ludzie, nie potrafimy rozmawiać ze sobą inaczej niż przez pryzmat tej czy innej organizacji partyjnej, bo jakiś polityk powiedział to, a tamten tamto, to jest to właśnie partyjniactwo. Gdy ogłupieni ludzie stoją pod więzieniem i krzyczą do ministrów Wąsika i Kamińskiego cześć i chwała bohaterom, to jest to właśnie partyjniactwo przeplatane sekciarstwem. Gdy wielkość partii, jej sława, moc i potęga wynikająca z wpływów przecież, przesłania interes kraju, a przy czym jeszcze infekuje ona zwykłych ludzi, którzy przecież nie są w stanie usiąść do jednego stołu, jak widzimy, z powodu nawet niewielkich różnic politycznych, to właśnie ten stan rzeczy nazywam partyjniactwem. Partyjniactwo pożera Polskę. Gdy przychodzi nowa zmiana, wymieniają wszystkich na swoich. Swoich, usłużnych i wiernych, ale nie Polsce, lecz partii. Upartyjnienie narodu doszło do tego stopnia, że nie ma już dzisiaj w zasadzie niezależnego dziennikarstwa. Każdy jest po jakiejś stronie. Przychodzi Tusk i bez względu na to, czy ktoś jest ekspertem, zawodowcem, czy zna się na swojej robocie, jest po prostu usuwany ze stanowiska, bo trzeba zrobić miejsce dla innego, wiernego i lojalnego. Ale nie Polsce, lecz partii. No powiedzcie sami. Czy Straż Pożarna źle funkcjonowała, że w jej centralnych władzach należało dokonać natychmiastowych zmian kadrowych? Wymiana dyrektorów lasów państwowych, dowódców wojska i policji. Ona wynikała z przesłanek opierających się o fachowość, czy miała zaspokoić partyjny aktyw? A czy gdy władzę przejmowało kiedyś PiS, to czy nie cieli do spodu wszystkiego, co spotkało na swojej drodze? Nie patrzyli wówczas na kompetencje ludzi zatrudnionych w wielu państwowych instytucjach, ale sprawdzali daty zatrudnienia. Więc palili za sobą ziemię od sprzątaczki do prezesa. Tak było. Bo partia musi nagrodzić swój aktyw. Więc czym to się różni od komuny? Czy 2 miliony Polaków zapisało się dawniej do PZPR-u, bo ukochali sobie ten partyjny bełkot płynący z mównicy w zakładach pracy? Czy większość robiła to dla świętego spokoju, aby mieć pracę i nie zaprzepaścić szansy na wakacje w Bułgarii, a nawet, kto wie, małego Fiata? Czym różni się ten system od komuny? Czy można pełnić w naszym państwie jakąś funkcję, nie będąc partyjnym nominatem? Polska, za którą wszyscy bierzemy odpowiedzialność, modelowana jest dzisiaj przez ludzi, którzy pojmują sprawy dla nas, rzekłbym, najcenniejsze w sposób zgoła odmienny, żeby nie powiedzieć wrogi. Z jednej strony cała energia nowego rządu kierowana jest na detonowanie zastałego po PiS-ie państwa, no i tak, że ciężko jest dziś mówić o tym, czy w ogóle państwo polskie poza jakimś formalnym bytem istnieje w rzeczywistości. Z drugiej strony nie poświęca całej energii, bo przecież nie może, bo jest zajęte walką z PiS-em, który jest konieczny, mówię o tym rozwoju, aby przygotować nas, naród, na najgorsze.
I teraz o co toczy się gra? O to, aby wygrał jeden lub drugi prąd polityczny w tym czy przyszłym parlamencie? Czy o to, abyśmy w tej degrengoladzie byli w stanie zachować, jak mawiał Dmowski, tę substancję, którą jest naród? Na politykę poza wyborami nie mamy przecież większego wpływu. Zobaczcie, powstała Konfederacja, która wyłamała się z politycznego dualizmu, no i idąc na ustępstwa we własnym obozie, połączyła środowiska niepołączalne i trzyma się dzielnie pomimo błędów i różnic. Przecież Mentzen z Bosakiem mają tyle wspólnego, co Mateusz Morawiecki z mówieniem prawdy, a jednak udało się różnice przezwyciężyć. Przeżyła więc Konfederacja silne wstrząsy i uderzenia, również te, które otrzymywała z wewnątrz. Słyszę teraz od niektórych, że formuła Konfederacji się wyczerpała, że trzeba budować coś nowego. Budować? Zamiast szukać punktów stycznych i się zjednoczyć, przecież jest gotowa formacja polityczna. Dlaczego by tego nie zrobić na jej kanwie? Bo się wyczerpała. Bo Korwin, bo Braun i Gaśnica, bo Wippler, bo Mentzen, bo Bosak. Czy wy nie widzicie, że ktoś próbuje zdetonować to, co udawało się budować przez lata? Sam kilkanaście lat temu podnosiłem rękę, chociaż nie byłem partyjny, żeby moja organizacja Młodzież Wszechpolska współtworzyła ruch narodowy. Kiedy on powstawał, jeszcze nie było mowy o żadnej konfederacji. Dlatego, że uważam, iż organizacja funkcjonująca w tak długim okresie czasu jest po to powołana, szczególnie taka jak Młodzież Wszechpolska, aby budować kadry dla administracji państwowej, dla naszego społeczeństwa, dla naszego narodu, dla naszego kraju. Miejsce działaczy społecznych na pewnym etapie, kiedy wychodzą z tej działalności i wiedzą już sporo, jest w polityce. Dlatego partyjniactwo to nie jest rezygnacja z polityki, ale zmiana kalki, zmiana okularów, zdjęcie tej optyki i spojrzenie na Polskę z punktu widzenia państwa, narodu, a nie partii, bo partia to nie jest naród. Ale niestety, tutaj nie chodzi o budowanie wspólnego frontu, o jakąś jedność, ale o własne niespełnione często ambicje. Bo do polityki, poza jednostkami, które są ambitne, dochodzą ludzie mali, którzy w swoim życiu najczęściej niczego nie osiągnęli. I tam próbują się realizować. Najczęściej z bardzo niskich i słabych pobudek. I te ambicje, wyobrażenia, jakieś małości biorą górę nad pragmatyzmem i realną polityką. Jak to więc zrobić, żeby było dobrze? Dmowski również zostawił nam odpowiedź na to pytanie w swoim testamencie. Niepodległość Polski musi być celem realnym, do którego trzeba bez przerwy przygotowywać i organizować wszystkie siły narodu. I w jego interesie trzeba zużytkować wszelkie przyjaźniejsze warunki zewnętrzne. Niepodległość zdobywa ten naród, który nieustannie buduje ją swą pracą i walką. Te prace trzeba zacząć od wytępienia chwastów moralnych i umysłowych, zanieczyszczających polską duszę. Tę walkę trzeba prowadzić co dzień, na każdej placówce w obronie podstaw, na których budowa przyszłego państwa ma się wznosić. Tę pracę trzeba zacząć od wytępienia chwastów moralnych i umysłowych. Czyż to nie jest mocne? Chwastów, które zanieczyszczają polską duszę. Tę walkę trzeba prowadzić co dzień, na każdej placówce w obronie podstaw, na których budowa przyszłego państwa ma się wznosić, mówił Dmowski. I oto idzie gra. I tym każdy z nas powinien się zająć. Nie wiesz, co robić? Nie masz możliwości? Bóg nie dał ci swobody wypowiedzi i języka? Nie masz na tyle intelektualnych zdolności lub wiedzy? To naucz dziecka mówić poprawnie w języku polskim. To możesz zrobić dla Polski. Tak, aby przynajmniej znało dwa synonimy większości wyrazów. Język polski jest tak bogaty. Nie wiesz, co robić? Naucz swojego dziecka historii. Przecież to może zrobić każdy. Nie potrzeba do tego jakichś wielkich możliwości i aspiracji. Nie wiesz, co robić, bo nie masz innych zdolności, umiejętności, nie nadajesz się do polityki? To ściągaj przyjaciół do swojego mieszkania. Zagraj im na gitarze i na pianinie. Powspominajcie dawne dzieje. Mówcie o Polsce, ale nie z punktu widzenia partii. Będąc w kościele, nieraz podczas śpiewu takiej pieśni Boże coś Polskę, słyszałem różnie odśpiewywane jej wersje. Gdy nadchodzi fraza przed Twe ołtarze zanosim błaganie, zaczynam wtedy uważniej się przysłuchiwać. Dlaczego? Bo jedni śpiewają Ojczyznę wolną pobłogosław, a inni racz nam wrócić, Panie. Ja należę zawsze do tej drugiej grupy, bo uważam, że wolna ona jeszcze nie jest. Żyjemy w chorym świecie, który na nasze nieszczęście sami tworzymy poprzez brak własnego zaangażowania albo bazowanie na wyobrażeniach o polityce, którą chcielibyśmy widzieć
ale takowa niestety nie istnieje i zaistnieć nie może. Bardzo dobrze rozumieją to nasi oponenci, którzy znajdują się po drugiej stronie barykady. Łączą się i jednoczą. Dlaczego wygrała Koalicja Obywatelska? Bo połączyła wszystkie środowiska. Bo się dogadali. Chociaż dogadać prawdopodobnie by się nie mogli, bo tam są również duże różnice ideowe. Myślicie, że w Platformie nie ma normalnych posłów i normalnych ludzi, którzy głosują przeciwko aborcji, którzy są za życiem i którym nie jest po drodze z lewicą? Są. Ale przymykają na to oczy. Bo wygrała ich formacja i teraz oni rządzą Polską. Nie mówię, że są to ludzie ideowi. Nie mówię, że są silni. Ale zbudowali formację, która rządzi dzisiaj krajem. A my możemy tylko psioczyć. Polityka nigdy nie będzie jednowymiarowa i czysta. I nie dlatego, że tego nie chcemy, ale dlatego, że tworzą ją ludzie. Gdyby wprowadzić porządek, to oczywiście łatwiej byłoby ocenić, co faktycznie w kraju się dzieje. Gdy natomiast panuje bałagan, to łatwiej jest w nim ukryć te rzeczy, których zwykli ludzie według nich widzieć nie powinni. Pytania, które teraz będę zadawał, nie mają na celu połączenia środowisk. Musiałbym być wyjątkowo naiwny, aby sądzić, że w obecnym stanie jest to możliwe. Za ich pomocą chciałbym natomiast stworzyć pewną przestrzeń dla was przestrzeń, do zastanowienia się nad tym, co jest przyczyną tego podziału i zasugerować, co mówię tutaj otwarcie, że szczytne hasła, które przyświecają działaczom partyjnym z każdej strony politycznego sporu, z każdej, od PiSu przez Konfederację, po PJJ i inne przystawki, kończą się w momencie interesu ich własnych ambicji i partyjnej kalki, która raz stworzona, nakładana jest na wszystko, co nas dotyczy. Skoro wszyscy oni kochają Polskę i każdy mówi o tym, że chce jej wielkości, że powinna być konserwatywna, oparta na wartościach patriotycznych, że nie wolno zabijać dzieci z zespołem Downa, że ważna jest wolność gospodarcza i swobody obywatelskie, że górować powinien nad nią duch chrześcijański, który oczywiście daje swobodę religijnych wyborów, nikt nikogo do żadnej wiary nie będzie zmuszał, ale trzeba też przyjąć ostro, że stanowi ten duch czytelny drogowskaz moralny dla całego systemu, w którym żyjemy. To co więc stoi na przeszkodzie, skoro to wszystko nas łączy? Aby te środowiska połączyły siły dla Polski, naszych marzeń. PiS, Konfederacja, PJJ, Bosak, Mentzen, Grzegorz Braun, Mikke, Michalkiewicz i Gadowski, Piech z Sulmińskim i kto tam jeszcze widzi siebie w polityce, a ma ku temu predyspozycję, wiedzę i umiejętności. Może czas na jakieś rozmowy, aby wznieść się ponad podziały i ustalić twarde warunki gry o coś, co jest znacznie cenniejsze niż te wasze wszystkie partie, partyjki, ambicje i ambicyjki. Może nic z nich nie wyjdzie. Może nie uda się wam ustalić niczego. Ale czy nie byłoby warto spróbować? I to nie po jakichś pakamerach, ale z transmisją na żywo, żeby każdy z nas mógł tę dyskusję zobaczyć. Nie słyszałem jeszcze takiego pytania, takiej propozycji. Czy widziałbym Witolda Gadowskiego w Sejmie jako posła? Oczywiście. Pana Sumlińskiego? Oczywiście. Jasne, że tak. Czy widziałbym Leszka Żebrowskiego jako szefa IPN-u? No pewnie. Razem z Bosakiem, z Braunem, z Mentzenem. Dlaczego nikt tego politykom z prawej strony nie proponuje? Dlaczego nikt takich pytań nie zadaje? Każde środowisko polityczne ma swoje defekty i wady i to trzeba przyznać od razu. Obozy stojące po stronie konserwatywnej w wielu rzeczach ze sobą się nie zgadzają. Ale czy ktoś nazwał kiedyś te rzeczy? Czy ktoś dokonał analizy? Czy te różnice są aż tak istotne, aby nie dało się ich zniwelować? A może chodzi o prywatne animozje? Jakieś plotki i ploteczki. Ktoś powie, ale PiS brał udział w medycznym zamordyzmie i z nimi lepiej się nie dogadywać. No ale chwilę, pan Piech z PJJ nie brał? Zobaczcie, przecież kupował drony, o czym sam się chwalił, aby monitorować skupiska ludzkie podczas tego, czym nas straszono, w tym place zabaw. Czy się ludzie nie gromadzą? Nie jesteście przecież od siebie aż tak daleko, aby nie dało się znaleźć tego jednego punktu, na którym można byłoby oprzeć nogę, by wspiąć się wyżej i wyżej. To porównanie byłoby dobre dla Krzysztofa Bosaka, który jest ogromnym pasjonatem wspinaczki. Uwielbia się wspinać, zresztą pamiętam go z dawnych czasów, jak nieraz takie wspinaczki odbywaliśmy. Po co? Po co to robić? By odzyskać Polskę. Nie dla swojej partii, ale dla narodu. Dziękuję serdecznie każdemu z was, kto uważa, że projekt Marek Miśko Czuwaj warto wspierać. Nas, cały zespół. Jesteście najwspanialszymi mecenasami. To dzięki wam mogę to wszystko tutaj wykonywać, również poza internetem, szykując się do odwiedzin w kilku polskich i nie tylko polskich miastach. W maju już na 100% razem z Leszkiem Żebrowskim odwiedzimy Irlandię Północną. Będzie więc zacnie. Obiecuję, że razem zrobimy coś wielkiego.
Jeśli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do naszego grona mecenasów, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. To dzięki Wam jestem w stanie to wszystko produkować. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, wszystko w linkach. Za każde bardzo Państwu dziękuję i kłaniam się w pas. A na odchodne. Często mówi się, że czegoś się nie da. I wiecie co? Wtedy przychodzi człowiek, który nie wie, że się nie da i zadanie wykonuje. Spotkałem się z tym wielokrotnie w moim zawodowym życiu. Sam nawet byłem takim człowiekiem. Może więc potrzeba takiego człowieka, który przyjdzie i nie wie, że się nie da. Jak połączyć naród, skoro nawet w ramach tego samego konserwatywnego ruchu naszym jedynym pragnieniem jest doszukiwanie się choćby najmniejszych różnic i ich eksponowanie za wszelką cenę? Nikt nie potrafi dzielić się tak szybko jak prawica, chociaż któż jest dziś w stanie z ręką na sercu określić, czym współczesna prawica faktycznie jest? Posłuchajcie na koniec fragmentu Dmowskiego, który dla Was przygotowałem. Ale proszę, wyłączcie się na wszystko inne, zamknijcie oczy i przez tę chwilę usłyszcie, jak profetyczny i bliski nam współczesnym jest tekst pisany 121 lat temu, w zupełnie innych warunkach, wtedy gdy Polski na mapach jeszcze nie było. Ale była ona w znacznie ważniejszym miejscu. W umysłach i w sercach naszych poprzedników, dzięki którym żyjemy i mamy dziś możliwość cały ich trud dokumentnie spieprzyć. Dzięki za Wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. To już 120 lat od momentu wydania Myśli nowoczesnego Polaka, autorstwa Romana Dmowskiego. Jest to lektura piękna i zatrważająca zarazem. Zachwyt wynika z ponadczasowości zawartego na kartach myśli drogowskazu. Trwoga natomiast z tego, że niczego przez te 120 lat żeśmy się jako naród nie nauczyli. Dlatego każdy powinien je znać. Miłego odsłuchu. Myśli nowoczesnego Polaka. Roman Dmowski. Wstęp. Nierzadko spotykamy się ze zdaniem, że nowoczesny Polak powinien jak najmniej być Polakiem. Jedni powiadają, że w dzisiejszym wieku praktycznym trzeba myśleć o sobie, a nie o Polsce. U innych Polska zaś ustępuje miejsca ludzkości. Tej książki nie piszę ani dla jednych, ani dla drugich. Myślami swymi chcę dzielić się nie z tymi, dla których naród jest martwą cyfrą, zbiorowiskiem jednostek mówiących pewnym językiem i zamieszkujących pewien obszar. Zrozumieją mnie tylko ci, co widzą w nim nierozłączną część społeczną. Organicznie spójną, łączącą jednostkę ludzką niezliczonymi więzami, z których jedne mają swój początek w zamierzchłej przeszłości, twórczyni rasy. Inne znane nam w historii, twórczyni tradycji. Inne wreszcie, mające wzbogacić treść tej rasy, tradycji, charakteru narodowego, tworzą się dziś, by w przyszłości dopiero silniej się zacieśnić. Piszę nie dla tych, których dla polskości trzeba pozyskiwać dopiero, ale dla tych, co głęboko czują swą łączność z narodem, z jego życiem, potrzebami, dążeniami, którzy uznają obowiązek udziału w jego pracach i walkach. Jestem Polakiem. To słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego, znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno. Jestem Polakiem, to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia, zarówno dziś, jak i w wiekach ubiegłych i w przyszłości. To znaczy, że czuję swą ścisłą łączność z całą Polską, z dzisiejszą,
która cierpi prześladowanie, bądź cieszy się strzępami swobód narodowych, bądź pracuje i walczy, bądź gnuśnieje w bezczynności, bądź w ciemności swej nie ma nawet poczucia narodowego istnienia. Z przeszłą, z tą, która przed tysiącleciem dźwigała się dopiero, skupiając koło siebie pierwotne, pozbawione indywidualności politycznej szczepy. I z tą, która w połowie przebytej drogi dziejowej rozpościerała się szeroko, groziła sąsiadom swym potęgą i kroczyła szybko po drodze cywilizacyjnego postępu. I z tą, która później staczała się ku upadkowi. Grzęzła w cywilizacyjnym zastoju, gotując sobie rozkład sił narodowych i zagładę państwa. I z tą, która później walczyła bezskutecznie o wolność i niezawisły byt państwowy. Z przyszłą wreszcie, bez względu na to, czy zmarnuje ona pracę poprzednich pokoleń, czy wywalczy sobie własne państwo, czy zdobędzie stanowisko w pierwszym szeregu narodów. Wszystko, co polskie, jest moje. Niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie. Ale muszę i przyjąć upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne. Jestem Polakiem, więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami i myślami, jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami. Im więcej nim jestem, tym mniej z jej życia jest mi obce. I tym silniej chcę, żeby to, co w mym przekonaniu uważam za najwyższy wyraz życia, stało się własnością całego narodu. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Bo im szerszą stroną mego ducha żyje życiem zbiorowym narodu, tym jest mi ono droższe. Tym większą ma ono dla mnie cenę i tym silniejszą czuję potrzebę dbania o jego całość i rozwój. Z drugiej strony, im wyższy jest stopień mego rozwoju moralnego, tym więcej nakazuje mi w tym względzie sama miłość własna. Na niższych szczeblach moralności postępowanie człowieka względem bliźnich, o ile nie wypływa z życzliwości dla nich, uzależnia się wyłącznie od obawy odwetu, kary, czy to w życiu doczesnym, czy zagrobowym. W miarę wszakże cywilizacyjnego postępu coraz wyższe postacie miłości własnej kierują naszą moralność. Człowiek cywilizowany nie postępuje nikczemnie, dlatego przede wszystkim, że nadto siebie samego szanuje. To poszanowanie samego siebie wytwarza też odpowiedni stosunek do własnego narodu. Poczucie swej godności, które zabrania człowiekowi kraść lub żebrać, nie pozwala mu również korzystać z dóbr narodowych, nie dokładając nic do nich od siebie, nie pracując nad ich pomnożeniem i nie biorąc udziału w ich obronie. Pewien stopień inteligencji pozwala człowiekowi zrozumieć, w jakiej mierze duchowe bogactwo narodu jest podstawą rozwoju jednostki, jak wiele zatem każdy korzysta z narodowego dobra, odpowiednia zaś dojrzałość moralna zmusza go do uznania faktu, że korzystając z tych dóbr, a nie dając nic w zamian lub dając za mało, jest na łasce swego społeczeństwa, jak żebrak w dobroczynnym przytułku. I sama miłość własna, niezależnie od przywiązania do ojczyzny, nakaże mu uznać obowiązki narodowe, pracować dla ojczyzny, walczyć za nią, dawać jej jak najwięcej w zamian za to, co od niej bierze. Wstępując w życie, przychodzimy do gotowych jego form, do gotowej organizacji. Formy zaś tej i ta organizacja to wynik pracy długiego szeregu pokoleń, które tworzyły, budowały, uzupełniały, poprawiały wreszcie to, co było złego. Czyż nie ogarnia nas wstydna myśl, że my możemy odejść bez śladu, nie stworzywszy nic? Nie dodawszy nic do tej budowy wieków? Nie poprawiwszy żadnego z jej błędów? Obowiązki względem ojczyzny to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i tych, co po nas przyjdą. Z tego samego źródła rodzą się obowiązki względem innych narodów, względem ludzkości. Jak wobec dzisiejszej Polski człowiek poczuwa się do obowiązków w imieniu swoim, jak wobec dawniejszej i przyszłej w imieniu swego pokolenia, tak wobec ludzkości w imieniu własnego narodu
Naród nasz korzystał ciągle z doświadczenia zasobów duchowych, z pracy wiekowej innych ludów, które go wyprzedziły w cywilizacji. W stosunku do tego, co wziął, dał dotychczas ludzkości bardzo mało. Czyż szlachetna duma narodowa nie nakazuje nam dążyć do wyniesienia swego narodu na tak wysoki szczebel cywilizacji i twórczości wszechstronnej, ażeby od nas brano w przyszłości tak, jak myśmy brali od innych i jak dziś bierzemy? I czyż to nie jest najlepiej pojęty obowiązek względem ludzkości? Są ludzie, dla których te uczucia, pojęcia, obowiązki nie istnieją. Ale patriotyzm to nie jest system filozoficzny, który ludzie równego poziomu umysłowego i moralnego przyjmują lub odrzucają. To stosunek moralny jednostki do społeczeństwa. Uznanie go jest koniecznością na pewnym stopniu rozwoju moralnego, a odrzucenie świadczy o moralnej niedojrzałości lub upadku. W zwykłych warunkach naród wytwarza siłę w postaci organizacji państwowej, narzucając obowiązki obywatelskie tym, którzy dobrowolnie ich uznać nie chcą. My tej siły nie posiadamy i dlatego tak często spotykamy się u siebie z jawnym wypowiadaniem służby ojczyźnie. Ale dlatego tym bardziej dążyć musimy do wytworzenia siły moralnej, dość wielkiej, by mogła wywierać skuteczny przymus. Chciałbym, ażeby w powyższym określeniu stosunku jednostki do narodu jak najwięcej ludzi odnalazło swój patriotyzm. A niestety wiem, że wielu będzie dalekich od tego, bo są u nas rozmaite patriotyzmy. Są w Galicji ludzie uważający siebie za bardzo dobrych Polaków, którzy czują się w ścisłym związku z tą Polską tylko, co ma polski język urzędowy, co daje Polakom posady rządowe i tak dalej. Ale którzy nie chcą znać Polski prześladowanej, pokrzywdzonej w swych najistotniejszych sprawach. I są inni, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, którzy kochają tylko Polskę cierpiącą, których patriotyzm dotąd tylko wystarcza, dokąd sięga ucisk narodowości polskiej, którzy rodaków swoich w Galicji prawie nienawidzą za to, że ci nie są prześladowani pod względem narodowym i którym wstrętną pewnie byłaby Polska niepodległa, niewymarzona, ma się rozumieć, ale realna, taką, jaka musiałaby być w danych warunkach. I jest cały szereg innych jeszcze patriotyzmów sprowadzających się do danych warunków czasu, miejsca i stanowiska społecznego, poza nim zaś tracących swą siłę i wartość. Głębokie poczucie wspólności z narodem, z jego interesami i dążeniami, nie zależy od tego, czy ojczyzna w danej swej fazie rozwojowej i w danym położeniu podoba nam się, czy jesteśmy z niej zadowoleni, ale zdolne jest ono objawiać się z równą siłą we wszelkich warunkach, zarówno względem wolnej ojczyzny, jak względem będącej w niewoli, czy gdy trzeba, żeby jej bronić, czy w jej imieniu napadać. Na takim tylko patriotyzmie można budować narodową przyszłość. Jeżeli mamy wyraźne poczucie tego, że mało w nas czynnej miłości ojczyzny na to, ażebyśmy mogli wolność dla niej wywalczyć, to kto wie, czy braku tego silniej nie odczuwalibyśmy, gdyby nam dziś przyszło żyć i rządzić we własnym państwie. Polska niepodległa więcej niż dzisiejsza będzie potrzebowała projektów szerokiej miary, ludzi poważnie i głęboko pojmujących swój stosunek do narodu, do jego potrzeb, interesów, dążeń i większe, by może dla niej z ich braku wypływało niebezpieczeństwo. Na głębszych podstawach oparty patriotyzm nie potrzebuje też żywić się i wspierać przekonaniem o wyższości swego narodu nad innym, a poczucie niższości własnego narodu pod jakimkolwiek względem nie może zmniejszyć jego moralnej siły. Przywiązanie do narodu nie powinno osłabić umysłu człowieka, jego zdolności do krytyki, nie powinno go zaślepiać w sądach o tym, co mu najbliższe. Szerzenie zaś w narodzie przyjemnych złudzeń co do własnej wartości jest tym szkodliwsze, im dalsze są one od prawdy. Bo jeżeli silnie i daleko posunięte w kulturze narody pod wpływem przekonania o swej wyższości nad innymi okazują skłonność do wynoszenia tych przymiotów, które stanowią ich siłę, to słabe i zacofane idealizują te strony swego życia i charakteru, które są źródłem ich słabości. A myśmy przez długi czas byli i jesteśmy bardzo słabi, choć tkwią w nas zarodki wielkiej siły. Naród nasz pod względem siły materialnej, pod względem liczebności i bogactwa, daleko pozostał poza tymi ludami, które postanawiają dziś głównie o losach świata i podniesienie materialnych zasobów jest jednym z pilniejszych i donioślejszych zadań naszego bytu.
Dzieje ludzkości wszakże nieraz przynosiły dowody, że nie mniejszy, a częstokroć większy, bez porównania wpływ na losy narodu miała jego siła moralna. Tylko trzeba pamiętać, że siłą moralną narodu nie jest jego bezbronność, jego niewinność, jak to często dziś u nas słyszymy, ale żądza szerokiego życia, chęć pomnożenia narodowego dorobku i wpływu oraz gotowość do poświęceń dla urzeczywistnienia narodowych celów. Ubogie i nieliczne narody tą siłą moralną zdobywały nieraz przewagę i wpływały potężnie na bieg dziejów świata. Wierzę, jestem pewien, że taka właśnie siła obok fizycznej zaczyna się wydobywać w chwili dzisiejszej z mas naszego ludu. I wierzę, że jako odbicie tego zjawiska podnosi się poziom moralności narodowej w oświeconych warstwach społeczeństwa. Ciężkie warunki naszego politycznego bytu postępowi na tej drodze przeszkodzić nie mogą. Przeciwnie, jestem przekonany, iż nie ma takiego położenia, z którego by naród żywotny, mający zapas sił do lepszej przyszłości, nie mógł wyciągnąć korzyści właściwych temu położeniu i niemożliwych w innym. Jedną z korzyści naszego obecnego położenia, tego niesłychanego ucisku, w którym żyjemy, tego rozćwiartowania politycznego przy silnym poczuciu narodowej jedności, jest większa niż u innych narodów konieczność zastanawiania się nad istotą narodowego bytu, nad znaczeniem więzi narodowych, nad rozległością narodowych zadań i obowiązków. Żaden naród nie ma tylu, co my, pobudek do zwracania swej myśli w tym kierunku. Dzięki temu wydaliśmy swego czasu poezję patriotyzmu, jakiej żaden naród nie posiada. Poezję, której siła i głębokość uczucia miłości ojczyzny nie znajduje w żadnym piśmiennictwie przykładów sobie równych. Kto wie, czy pod tymi samymi wpływami nie otworzymy kiedyś nowych widnokręgów w etyce i polityce. Jeżeli duch Polski, jak najszerzej korzystając z doświadczenia innych narodów, jednocześnie będzie zdolny z niezwykłych warunków polskiego życia wyciągnąć naukę dla innych niedostępną, to może stworzymy kiedyś tak silną narodową moralność i tak szeroką politykę czysto narodową, wolną od wszelkich wpływów ubocznych, że na długie lata staną się one dla nas podwalinami niepospolitej siły. Tymczasem jest całkiem przeciwnie. Nasza moralność narodowa przy pewnym jałowym sentymentalizmie dziś polega przeważnie na braku zupełnym czynnej miłości ojczyzny, a poglądy polityczne naszego oświeconego ogółu tym są niezwykłe, tym się różnią od polityki innych narodów, że brak im podstawy wszelkiej zdrowej polityki, mianowicie narodowego instynktu samozachowawczego. Jesteśmy narodem z wypaczonym sposobem politycznego myślenia. Źródła tego smutnego i zgubnego dla nas zjawiska należy szukać w odległej przeszłości. Przez parę stuleci rozwój społeczności naszej, wyszedłszy z właściwej kolei dziejowej, oddalał się coraz bardziej od tej linii, która jej mogła zapewnić wielką przyszłość. Zapowiedziawszy się w dziejach jako jeden z najpierwszych ludów Europy i gospodarz na olbrzymim, ciągle powiększającym jej obszarze, naród nasz usunął się w krótkim czasie na tyły pochodu cywilizacyjnego. Stracił prawo kierowania własnymi losami i znalazł się w gorszym położeniu od ludów, które nigdy nie znały bytu państwowego. Gdy tamte jako małoletnie nie miały nigdy poczucia swej samodzielności, on został oddany pod upokarzające rządy obcych, jak niepoczytalny marnotrawca, któremu odmawiają praw dojrzałego człowieka po długim z nich korzystaniu. Nie mając w sobie pierwiastków, które by mu pozwoliły wejść na drogę stopniowego powrotu do dawnej siły i na nowo politycznie się narodzić, szarpał od czasu do czasu rozpaczliwie swe pęta, w długich przerwach między tymi wysiłkami biernie znosząc niewolę. W swym wzrastającym coraz bardziej usiłowaniu pogodzenia się z tym nędznym losem, stworzył on w sobie powoli sposób myślenia ułatwiający ostateczną abdykację z dziejowej roli. Niedołęstwo nazwał szlachetnością, tchórzliwość rozwagą, służbę u wrogów działalnością obywatelską, zaprzaństwo prawdziwym patriotyzmem. Wszelkie niemal pojęcia polityczne wywrócił, zaczął żyć w świecie moralnych urojeń, a przystosowując się do tego bytu, zaczął nawet tępić w sobie wszelkie zdrowe skłonności, wszelkie przejawy instynktu samozachowawczego. Ale równolegle z tym chorym rozwojem myśli polskiej, pod wpływem zmiany warunków prawnych i ekonomicznych, rozpoczął się zdrowy rozwój społeczny.
Z zaniedbanych przez wieki warstw narodu, z tych żywiołów małoletnich, które nigdy nie rządziły swym wspólnym dobrem i nic nie zmarnowały, zaczyna się wydobywać nowa siła społeczna, a na jej gruncie rodzą się nowe dążenia polityczne. Jest to fakt, który przetworzy całą duszę narodową, a im prędzej się to stanie, tym dla nas lepiej. W chwili obecnej, kiedy u podstaw w szerokich masach zaczynają się zjawiać elementy nowej polityki narodowej, naród nasz zdobywa w nich świeżą, szeroką podstawę moralno-politycznego odrodzenia. Jeżeli Polska dzisiaj z nich korzysta, to wejdziemy szybko na drogę istotnej, zdrowej twórczości politycznej. A dla ducha polskiego nastanie nowy okres rozwoju, który mu otworzy szerokie widnokręgi czynu i zarazem niepospolitą siłę moralną.